Wyrzutnia HIMARS powstała na początku lat 90. jako lżejsza i bardziej mobilna wersja gąsienicowych i cięższych wyrzutni M270. Pojazdy te miały być łatwiejsze w transporcie i przemieszczaniu. Uproszczona konstrukcja była także tańsza w produkcji, co nie pozostawało bez znaczenia na przełomie XX i XXI wieku, kiedy po zakończeniu zimnej wojny wydatki na zbrojenia spadły i zaczęto szukać oszczędności. W odróżnieniu od swojego starszego, cięższego brata, wyposażony on jest w jeden kontener startowy, z którego może być odpalanych od 1 do 6 pocisków. Kontener został osadzony na podwoziu ciężarówki Oshkosh M1140 napędzanej przez 290-konny silnik diesla pozwalający na osiąganie prędkości do 95 km na godzinę i zasięgu 480 km. Kabina pojazdu jest opancerzona i chroni 3-osobową załogę przed odłamkami i ostrzałem z broni ręcznej. W odróżnieniu od wczesnych wersji M270 wyrzutnie M142 wyposażone są w system GPS pozwalający na precyzyjny ostrzał wybranych celów. Do wyrzutni można załadować kilkanaście typów rakiet o różnych charakterystykach. Są to pociski niekierowane MLRS kalibru 227 mm i o zasięgu do około 45 km i umieszczone są po 6 sztuk w kontenerze. Kolejnym są pociski kierowane GMLRS o zasięgu do 70-85 km, a w nowszych wersjach także 150 km. Trzecią rodziną są pociski balistyczne kierowane ATACMS o zasięgu do 300 km. W jednym module znajduje się jeden taki pocisk. W niedalekiej przyszłości na wyposażenie trafią także pociski o zasięgu do 499 km, a w późniejszym czasie do około 1000 km. Sama wyrzutnia waży 16,25 tony. Ma 7 metrów długości, 2,4 szerokości i 3,2 wysokości. Debiut HIMARS-ów to wojna w Afganistanie, gdzie dzięki swojej precyzji mogli razić kryjówki bojowników, minimalizując ofiary wśród cywili. Aktualnie powstało około 500 wyrzutni. Polska na początku 2019 zakupiła 20 wyrzutni. W wyniku wojny na Ukrainie rząd wysłał zapytanie o możliwości nabycia do 500 sztuk. Liczba ta jest ogromna i pozwoliłaby na sformowanie 80 baterii systemu. Stalibyśmy się także wtedy ich największym użytkownikiem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, możesz zostawić łapkę i suba, a także napisać w komentarzu pomysł na kolejny odcinek.